Siemka z tej strony, Willi, witam was już w trzecim odcinku z Far Cry'a. Jak się domyśliłem właśnie, faktycznie spojrzałem na inne gameplay i let's play'e, to dobrze postąpiłem i dobrze, że tutaj przyszedłem. Z tego co się orientuję, chyba muszę polecieć tym czymś. To jest chyba paralotnia, z tego co się orientuję, aczkolwiek głowy sobie nie dam uciąć. Musimy lecieć do tego punktu. Fuck, jak tu się skręca tym? Jak tu się skręca? Niby lecimy, ale ja chcę w tamtą skręcić i do góry, do góry. Albo nie, jednak w tamtą chcę skręcić. I do góry. Do góry. Leć mi do góry. Czemu nie chcę lecieć do góry? Fuck. Leć do góry. Aha, dobra. A, jestem ciężko ranny, chyba się nie leczę sam. A nie, leczę się samoistnie. A to spoczko. I lecimy w tą stronę. Szkoda mi paralotni, ale już przeżyjemy. Czy my musimy iść gdzieś tam? Oni do mnie strzelają. Czekajcie, czy ja muszę zabić psy czy ludzi? Gówno mi to wyszło. Czekajcie. Tu są właśnie ludzie. Dobra, oni nie żyją, ale tutaj są chyba następni źli ludzie. Tak. O fuck. Dobra. Wszyscy nie żyją. Przeszukamy sobie ich ładnie. Tu mamy z tego lot. I weźmiemy sobie autko może. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tym autem, ale mam nadzieję, że damy radę jakoś. Jakoś takoś. Dobra. Kolejni przeciwnicy. Słyszę ich bardziej z dołu, ale nic, może tu też ktoś jest. Tutaj. I ja, przeszukujemy. Mięso dla psa. Ktoś strzelał? Nie, zdawało mi się chyba. Chyba źle zrobiłem, że tutaj tak poszedłem. Chyba nie powinienem. Dobra. W tamtą stronę cały czas jest ten znacznik. Czyli gdzie my jesteśmy? Jesteśmy gdzieś tu, a każe nam lecieć aż tu. A, no, czyli jakbym był trochę mądrzejszy, to bym jednak dobrze zauważył. I lecimy w dobrą stronę. Aczkolwiek chyba i tak się musimy uleczyć. Podręcznik... chyba podręcznik nie. Plecak na łup, dobra. I tu chyba powinien być jakieś no, lekarstwo. Czekajcie. Sześćpana buterka, pigułka, paczka kokainy, niebieski liść, pachołek, żeton, pojemnik, mini latarkę, dzban z porcelany, kurde, lekarstwo ja chcę. Niebieski liść, pachołek, może to? Nie, dobra. Nie umiem, jestem dupa. Może kiedy indziej się nauczę. Albo ten lekarz nas uleczy. Czyli chyba z tego co się orientuję, musimy tak przelatywać z wyspy na wyspę, aż w końcu uda nam się do niego dolecieć. No nic, lecimy. Czy to jest broń? Patrzcie. Kurde, to jest chyba ta duża broń przeciwko samolotom. Tak mi się wydaje. Tak teraz mi ta ręka zasłania, kurde. Dobra, nieważne. Spróbuję się lecieć w miarę wysoko, żeby nie musieć z nimi walczyć, no bo jedno życie mam. Tutaj niby mam jakieś te pigułki, apteczki, ale kurde, jak tego używać, to ja nie mam zielonego pojęcia. Odkryjemy sobie może to, kurde, tam są źli ludzie. Trzeba jakoś ich ominąć. Ładnie się leci, fajnie. Fajna opcja z taką paralotnią. Nie wiem, czy ja nie muszę dolecieć aż tam. Chyba tak. Dobra, no to najpierw dolecimy, później odsłonimy ten obszar. Kurde, już chyba będę musiał za niedługo lądować. Tam źli ludzie pewnie znowu. Nie, ja nie chcę zaskakiwać, spróbuję dolecieć jak najdalej się da.
Okej, okay. No i faktycznie bardzo ładnie dolecieliśmy. Może zeskoczę. Okej, okay, zeskoczyłem i lecimy dalej. Widzę, że już mamy pasek sprintu, co mi się średnio podoba. Wolałem, jak go nie było, no ale nic. Damy radę, czekajcie, czy to jest... Nie, to nie jest żaden ludzi. Możemy biec dalej. Jak będziemy wracać, to odkryjemy przy okazji może jeszcze ten teren. Szczerze mówiąc, średnio mnie to obchodzi, czy teren jest odsłonięty, czy nie, ale pewnie się przyda później. Czy to jest... Auto jest puste, spoko. I tu chyba jest generalnie bezpiecznie. Ale nie chcę tak być wszystkiego tak pewny. Ale chyba dobrze biegniemy. Te widoki trochę mi przypominają Dead Island, ale nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. Tylko tutaj za mało zombie leży. To jakaś roślinka. Zapomniałem, co trzeba do mikstur leczniczych. Helikoinę. Nie kojarzę. Czyli możliwe, że nie znam tego lekarstwa. No i dolatujemy już do rezydencji doktorka. Rezydencja, właśnie, nawet dobrze wiedziałem, jak się to nazywa. I jesteśmy w zielarni. Czy to są pigułki? O, cześć! Masz na coś ochotę? Pewnie jakieś narkotyki. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Jestem. Dr. Bernhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am distilling a batch later today. What? Trochę dziwny typ, trochę. Oh, you... You mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Aha. Where is she? Well, she's in my house. Here. Dziwny typ, naprawdę. Nie ogarniam go. Może ma bardzo dobre psychotropy, bo innej opcji nie widzę, dlaczego tak się zachowuje. Czekajcie, wbijamy. Mój pewnie gdzieś na górze jest. A jakże to inaczej. O, cześć! Ale choróbka. Pobito cała, tylko biedna. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm. But she had cut through a field of anti-aris toxicaria. Ale ma dziwne oczy. Jest dziwny. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote. Each hour. I pewnie braknie mu tego antybiotyku i będziemy musieli mu przynieść. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? No, wo. Kurde, jakie te gry są oczywiste niektóre. Couple of cave mushrooms and we will be right as rain. No nic. Tyle już gier przyszedłem, że się przyzwyczaiłem. I'm sorry for the rush. Nothing of it. Girl must live. Pewnie mu się spodobała. You and me both. Dobra, lecimy. Scena się, ta misja powinna się nazywać grzybobranie, a nie grzyby w głębi. Lecimy. Chyba... Tylko jakieś autko by się przydało. No ale dobra, nie ma to, nie narzekam. Albo on nawet chyba jest. Czekajcie, czy tu jest auto? O, jaki jestem głupi. Przed chwilą było auto, mi się wydaje. Dobra, nieważne. Lecimy, gdzie tu musimy lecieć? Tu. No, czyli tak na pałę byśmy mogli zejść tędy. Tylko czy tu nie ma jakichś wojowników złych, którzy chcą mnie czasem ubić? Co to tam jest? Skała, myślałem, że jakieś zwierzę. These cliffs aren't west. No, to zdecydowanie na zachód. Great. You didn't mention the cave was underwater. Heh. Kicaj. O, fuck, rekin. O,
fuck? Czekajcie, tu wypłynąć by się jakoś przydało. A, ale jestem głupi. Aha! Kurde! Gdzie on jest? Wracamy na górę. Kurde! Fajnie wskoczyłem do rekina. Tu jest. Cześć, rekin. Chyba go nie zabiłem. Dobra, teraz go zabiłem. Żarłacz ten po głowie. Z tego co się orientuję, to one lubią atakować ludzi. Cześć. Nawet się go boję, nawet jeśli jest martwy. Dobra, skórę rekina mamy. Ale wolałbym jeszcze wypłynąć w powietrze. Widzę, że on taki średni pływak jest. No nie, nawet szybko płynie, tylko dziwnie przez tą kamerę to wygląda. Gorzej jak się utopię. Kurde, bałbym się, naprawdę bałbym się w takim czymś pływać. Czekajcie, czy to jest tak ciemno? Dobra, to jest kurde, naprawdę ja bym się bał, ja bym tu nie wpłynął. Znaczy, może bym popłynął jakieś 10-15 metrów, ale dalej bym się bał. O kurde, nawet tego nie zauważyłem. Czekajcie, to są jakieś liny? Jany, pewnie tu muszę skoczyć. Dobra, dupa. Aha, fajnie. Super. Super gierka robi mnie w chuja. Dobrze, że nie ma żadnych rekinów i tak dalej. To by było dopiero traumatyczne. Jakiś zadupie, kurde, no, gdzie on mnie prowadzi? Co, jestem na drugiej stronie. Idzie teraz. Znowu do wody. Tu. A jak ja mam tam wejść? A, tu są jeszcze dalej, te liany. Dobra, lecimy. Grając tę grę czuję się jak debil. O fuck, co to było? Coś mi chyba zatruło. O kurde, oła, schizy. Szybko. Slow motion, dobra. Kurde. Jak się bierze takie rzeczy, to się chodzi na czworaka, ziom. Widać, że kiepsko z nim. Nawet nie wiem, co to wypuściło. Bardziej lubię czerwone. O kurde. Co to jest? Czekajcie. On chyba nie ogarnia teraz trochę życia. Ale nic. O kurde. Jezu, nie straszcie mnie. O, chyba... Czekajcie, nie, chyba idę na czworaka z tego co widzę, jak... Albo i nie. Widzę, że mu się wspomnienia włączają. Ach, te psychotropy. Jezu. Ładnie on ma, panie. Kurde, pozazdrościć, że tak powiem. Bangkok, właśnie, Bangkok ma bardzo długą nazwę, jeśli by ją tak chcieć całą wymówić. O kurde, fioletowe drzewa. Albo różowe, zielone już. O kurde. Głodny jestem. Oni chyba się ożenili. Jay. O kurde. Fana bania. Fana bania. A tu będzie jakiś niedźwiedź pewnie. O kurde. W sumie ja teraz już jestem pewny, że tak miało być. Właśnie, żywy. Mushroom. Zaraz mi się ta bania skończy, dobra. O kurde. A, netoperki. Jestem netoperek, zbierz je. Jeden? Byś mu zapas na przyszłość zrobił, a nie jaki samolubny jest ten ziomek. No, dobre kilka godzin. I ona będzie już pewnie umierająca, czy coś takiego, i w ostatniej chwili zdążyłem.
jump. Kurde, nagram ten odcinek i idę coś zjeść, bo zaraz umrę z głodu. Aż mnie wsysa do środka. Przepraszam. Dobra, jesteśmy z powrotem na górze. Nie mogliśmy tędy wejść, by było szybciej. Przecież to było takie łatwe. Czekajcie, co to są za zwierzęta? Za rośliny. Mare coś tam. Mare gówno. I idziemy do jego zielarni. Otwórz te drzwi. No, tak się zbakał, że nawet, nawet klamki nie umie używać. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, oh yes, and the girl tam ma na tym stole? Is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. No, mówiłem, że coś bierze. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Kurde. Fajnie. Fajnie je te psychotropy. Co za dużo to niezdrowo, doktorku. Nie ma jak testować na sobie wszystkiego. No i znowu jesteśmy. A kuku. Jason. What the? How you feeling? Got away. That's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's. I powinno być zimno. Powinno mieć jakieś dwa koce, coś takiego, a nie. He carried me here. Escaped from the convoy. Czarujący. What the fuck? The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Wygląda, jakby ją miał pocałować. Grant, you know. Stop, Daisy. Dobra. Chyba jednak nie. Źle odczytuję uczucia. Chyba jest jej mąż. Był. Teraz jest trochę sztywny. To jest tatuaż. Ale oni nie mówią mówić, że dlatego tatua mówią. Nie. Go, go, Power Ranger. Jason. Whoever did this. Whoever killed Grant. Oczywiście, zabiję ich wszystkich. Vibratorem elektrycznym. Ha, ha, ha. Załatw mi trzy takie tabletki z tych psychotropów, które bierzesz. Think nothing of it. Wygląda jakby był pijany i to tak porządnie. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Wiedziałem, że tamci te narkotyki kupują od tego doktorka. Inaczej by nie miał tak dobrze. How can I refuse you? O kurde. Ale się w nich ktoś zakochał. Nieładnie. Oh, I'm going to need a double dosage. Jasny. Wszyscy tak mówią. Spoko, czyli mamy już takiego checkpointa dla naszych przyjaciół, które znajdziemy. Did you find your friend? Yeah. Jasne. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa.
you could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The tatau will bring you closer. Tatuaż! Jezu, jaki on jest głupi. Dlaczego on nie umie mówić tatuaży? Muszę jakoś napisać do tych ludzi, co tam grę robi, że tatuaży się mówi. Właśnie, wracając do tego jego stanu, przypomniała mi się akcja z kolegą, gdy był lekko procentowy, że tak to nazwę. I jego tata pytał się, co mu jest, a on: ja nie jestem pijany, jestem po prostu trochę zdenerwowany. I taka akcja po prostu była rozbrajająca, ledwo stojąca na nogach, taki tekst po prostu zmiażdżył mnie. Chyba ktoś tu strzela. Całe szczęście, że nie do nas. Dobra, jedziemy. Jej. Popatrzcie, mamy tą laleczkę, która tak dansuje, jak jedziemy po niewygodnych. O, fuck. To byli chyba źli ludzie. Cześć, czy oni zawracają? Chyba tak, bo to na pewno jest sztuczna inteligencja. I czy wolę podjechać, czy podejść? Ciężka decyzja, jednak podejść. Tamci nie wracają, dziwne. Ale my musimy... O, nie, jednak chyba wracają. Czy oni wysiedli? Chyba tak, dobra. Zaraz im zniknę. Okej, teraz mnie już nie widzą. Tu powinno coś być. Czerwony żeton pokerowy. Okej, spoko. I lecimy tam. Tu powinni być ci dwaj, wiecie? Gdzie jest mapa? I co ona nam wskazuje? God damn it. Nie umiem znaleźć tego punktu, który mamy znaleźć. Ale domyślam się, że to będzie gdzieś tutaj najpierw. Odkryjemy sobie ten punkcik. O, cześć! Headshot! Chciałbym zabrać jego broń. O, amunicję wziąłem. A ty masz jakąś... czyjeś klucze? On chyba nie ma amunicji, tak mi się wydaje. Dobra, trzeba będzie zabić kolejnych po amunicję. Lecimy ten. Tu nikogo nie ma. Zaraz wbijemy na górę. Tylko czy tu się da wbić na górę? Chyba powinno się dać. Albo i się nie da. Tu pewnie trzeba się jakoś inaczej dostać. Trudno. Ale to lecimy tam, gdzie właśnie mamy zaznaczone na mapie. Spróbuję się jakoś wycelować w ten punkt. I zobaczymy na minimapie, czy mi to coś pokaże. A tu mamy się dostać. Uuu, daleko. Szybciej by chyba było stąd. Spróbujemy. I zaraz tam dolecimy. Szybciej. Dobra. Kupimy sobie amunicję. Dobra, resztę możemy zostawić i wychodzimy. Spoko. Teraz musimy po jakieś autko, albo pójdziemy sobie na piechotkę, czekajcie. Daleko na piechotkę, musimy iść po autko. Słyszę chyba przeciwników. Nie podoba mi się, ale co poradzić. Gdzieś jest jakaś droga? Aha, dobra. Czyli to jest ta główna droga, że tak powiem. Jedź! Aha, ja jestem tu. Dobra. Sorry. Widzicie, z autem mam niewiele wspólnego. Czekaj, źle jadę. No a jak? Czekajcie. Muszę jakoś w tą stronę jechać. Pierdziele! Idę na piechotę. W
To są dobrzy czy źli? Hey, could you use a hand over here? We clean this place of pirates. Dobrze, że... Dobra, nie żyją. Weźmiemy sobie skórę z pieska, a resztę olejemy. Lecimy dalej. Uratowałem ich od złych psów. W sumie ciekawe, jak się im daje. Już myślałem, że coś tam jest. To mięsko. Ciekawe, czy te zielone liście to są te dobre na leczenie. Już zapomniałem. Będę musiał spróbować znaleźć. Dobra, bierzemy zielony liść. Co mi tam? Jak się tu dostać? Ja się pytam. Kurde, jak tu daleko. Podbiegniemy? No nie podbiegniemy. Kurde. Biegnę. Tylko zanim ja tam dojdę, to 400 metrów jest całe. Sorry, że tak was zanudzam, ale co poradzić. Też jest chyba dobry typek. Dobrze, że są tu ci dobrzy czasem. Biegnij, dlaczego ty nie biegniesz? Dobra, biegnie, ale strasznie powoli biegnie. Dziwne. Chyba będziemy zaraz na miejscu. Pozbieram to zielone. Może się przyda. Dobra. Między odcinkami spróbuję to ogarnąć. Fetysz pająka, co to jest? Chyba dobrze przeczytałem. Gorzej jak źle, to wtedy będzie, że mam jakieś głupie skojarzenia. Dobra. Fetysz pająka, no to dobrze przeczytałem, ale co to jest, nie miałem zielonego pojęcia. 170 metrów, spoko. Aha, dobra. Czyli już wiemy, do czego nam się przyda ta paralotnia. Aczkolwiek zostawię to już na kolejny odcinek i w kolejnym odcinku będziecie mogli zobaczyć sobie, jak latam sobie paralotnią. Także trzymajcie się, do kolejnego odcinka. No i cześć.